Moi drodzy, to jest zadziwiające, że Bóg, który jest w pełni samowystarczalny, który nie potrzebowałby żadnego towarzystwa, bo jest w towarzystwie samego siebie, Ojciec, Syn i Duch Święty, to jest najlepsze towarzystwo, a jednak ten święty Bóg, który nas w sposób cudowny stworzył, i pomimo tego, żeśmy Go tak bardzo obrazili jako ludzie i poszliśmy swoimi własnymi drogami. Łukasz mówił w świadectwie, że no, on nie widział jakby takiej potrzeby, bo przecież nikogo nie zabił, nic takiego nie robił. Ale zauważyliście w tym świadectwie, zwrócił też uwagę na to swoje ja. Kiedy my mówimy ja. A Biblia mówi, że każdy z nas na własną drogę zboczy. Że każdy z nas poszedł swoją własną drogą, a Bóg nas, za nas, Bóg swojego Syna osądził. Wiecie, krzyż jest wyrazem miłości Boga do nas, ale też jest wyrazem ogromnego gniewu Boga nad grzechem i nad grzesznikiem. To był tak wielki gniew, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, spotkał się z gniewem Boga i sprawiedliwością Boga. Dla nas to była łaska, bo na nas ten gniew nie został wylany. Na nas ten sąd nie został wylany, ale został wylany na Jezusa. I pamiętacie, że Jezus na krzyżu woła: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Kiedy patrzysz na krzyż i Jezusa ukrzyżowanego, wiedz, że grzech nie jest czymś obojętnym dla Boga, czymś nic nieznaczącym dla Boga. I on mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej jest życie wieczne. A więc krzyż mówi dla nas o miłości Boga do nas, a też mówi o wielkim gniewie Bożym wobec grzechu i grzesznika. Ale dzięki niech będą Bogu. Dzięki niech będą Bogu, że ten gniew i ten sąd za nas poniósł Jego Syn Jezus Chrystus. Moi drodzy, Ewangelia jest prosta, ale z drugiej strony jakże trudno jest ludziom zrozumieć to, pojąć to i całym sercem pójść, umiłować Boga i pójść za Nim. A jednak Bóg nas do tego wzywa. Bóg wzywa każdego człowieka. A więc ten wielki, wspaniały Bóg mógł nas zostawić, a jednak tego nie zrobił. Wiecie, w piątkowej Gazecie Wyborczej czytałem, to można przeczytać też w różnych innych książkach, literaturze, choćby Człowiek, fascynująca istota Wernera Gita, kiedy on mówi na temat człowieka, tego, kim ty i ja jesteśmy. I tam mogłem sobie przypomnieć, że w mózgu każdego z nas, każdy z nas w swoim mózgu ma około 100 miliardów komórek nerwowych, czyli tyle samo, ile gwiazd w naszej galaktyce. Wyobrażacie to sobie, a naukowcy i badacze mówią, że mózg ma tyle połączeń nerwowych, można by odnieść tylko do wszelkiej liczby gwiazd w całym wszechświecie. To jest coś niesamowitego, kim ty i ja jesteśmy. Wiecie, że naukowcy mówią, że istnieje 100 milionów galaktyk i w każdej jest po 100 miliardów gwiazd. I w twoim i w moim mózgu jest tyle połączeń nerwowych, który mieści cały wszechświat, liczbę gwiazd. Jak wspaniałym stworzeniem jesteśmy. Jak jesteśmy stworzeni w sposób cudowny. Biblia, Boże Słowo, wzywa nas do tego, żebyśmy byli ludźmi, a szczególnie już jako ci, którzy znają Pana, abyśmy byli ludźmi, którzy są przepojeni wdzięcznością do Boga. Moi drodzy, w liście do Kolosan, w 3 rozdziale, w wierszu 15 czytamy tak: a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni.
A bądźcie wdzięczni. W tym samym liście, w drugim rozdziale, wierszu 7 Biblii Tysiąclecia czytamy tak. Zapuśćcie w niego korzenie i na nim dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze pełni wdzięczności. Darku, Łukaszu, bracia i siostry, moi drodzy, Słowo Boże mówi do nas, mówi do Kościoła, mówi do Bożych dzieci, do tych, którzy umiłowali Jezusa Chrystusa, bądźcie wdzięczni. I to nie jest jakaś propozycja, to nie jest tylko jakaś zachęta, ale to jest pewien imperatyw. Bóg mówi, bądź wdzięczny. Wszędzie wokół nas jest wiele niezadowolenia i niewdzięczności, prawda? Kiedy posłuchasz ludzi, ciągle coś im nie pasuje, to ten polityk jest zły, tamten jest zły, tu znowu zła ustawa, tamto jest źle, rodzice są źli, dzieci są złe, nie ma zadowolenia. A Bóg mówi, bądź wdzięczny. Czyli jakby wbrew temu wszystkiemu, spojrzyj jakby z Bożymi oczami na to, co jest wokół ciebie, co jest w twoim życiu, co Bóg uczynił dla ciebie i zacznij być wdzięczny. Moi drodzy, nikomu jeszcze nie poprawiło się w wyniku narzekania. Nikt nie zdobył bonusa ekstra w wyniku narzekania. Zwróć uwagę, że im więcej narzekasz, im więcej jesteś niezadowolony, to wcale nie jest ci lżej. Słowo Boże mówi. Wiecie, kontekst jest w ogóle piękny. Bo kontekst mówi dalej tak. Słowo Boże mówi dalej tak. Bo przed tym wierszem, który zacytowałem, zewleczcie z siebie starego człowieka. A więc zewlecz z siebie niewdzięczność. Za każdym razem, ile razy zobaczysz, że jest w tobie niewdzięczność. Tak jak zewlecz z siebie kłamstwo, czy brak miłości, czy jakiś spór, czy zazdrość. Ilekroć widzisz, że to gdzieś próbuje ogarnąć twoje życie, Słowo Boże mówi, zewlecz to, a przyobleczcie się w Chrystusa Jezusa, który jest miłością, którym nie ma zazdrości, który jest pokojem i który jest pełen wdzięczności i chwały dla Ojca. I dalej, to jest przed tym wierszem, a za tym wierszem jest napisane, a Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. To jest zdumiewające. Jeżeli widzisz dziecko Boże, chrześcijanina narzekającego, ciągle niezadowolonego, ciągle coś jest nie tak, to chcę ci powiedzieć jedno, on daje dowód tego, że nie jest pełny słowa. Bo pełnia słowa Bożego rodzi serce pełne chwały i wdzięczności dla Boga. Zgodzicie się ze mną? Jeżeli jesteś wypełniony słowem Pana, to na pewno to słowo Pana sprawi, że wypłynie z ciebie i wyjdzie z siebie wszelka niewdzięczność, wszelkie narzekanie, wszelka krytyka, to wszystko, co Bogu się nie podoba. A więc, jeśli napełniam się słowem, słowo Chrystusowe, czyli słowo Boże, niech mieszka, niech jest zadomowione w was, i to w sposób obfity, przelewający się. Dawid mówi, mój kubek jest przelewający się. Wiesz, Bóg jest gotów, jest w każdej chwili napełnić twoje i moje serce obfitością. I on nie żałuje, ale chce nas ponad miarę błogosławić. Wiecie, nie musisz mieć dużo rzeczy materialnych. Nie musisz mieć takiego samochodu, jak sąsiad ma. Nie musisz mieć takiego domu, jak sąsiad ma. Nie musisz mieć takiej odśnieżarki, jak sąsiad, bo ty kupiłeś sobie taką zwykłą na popych, a on sobie kupił i siedzi i jedzie i odśnieża. Nie musisz jej mieć, żeby twoje serce, kiedy rano się budzisz, kiedy słyszysz śpiew ptaków, żeby twoje serce śpiewało i dziękowało Bogu, że mogłeś się obudzić, że jesteś Jego dzieckiem, że należysz do Niego. I słowo Pana
Jeśli jesteś tym Słowem napełniony, jeżeli napełniasz się tym Słowem, ono między innymi, popatrzcie, między innymi, oprócz mądrości, oprócz nauczania, oprócz napominania i strofowania mojego życia, ono wypełnia ciebie i mnie psalmem, hymną, pieśniami duchowymi. I dalej jest napisane i wdzięcznością. I wdzięcznością. Kiedy czytasz bardzo podobne wypowiedzi apostoła Pawła w liście do Efezjan, kiedy on mówi, bądźcie pełni Ducha Świętego. I kiedy w tym samym fragmencie przedtem on mówi znowu to samo nauczanie, tym razem skierowane do kogoś innego, zewlekajcie z siebie starego człowieka. A później mówi, bądźcie pełni Ducha. I dalej pisze tak, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bracie i siostro, jeżeli mamy do czynienia z duchowym chrześcijaninem, ja kiedyś powiedziałem, nikt z nas, kto jest duchowy, nie ma to na plecach wypisane, że jest duchowy, ani nikt z nas nie ma na plecach wypisane, że jest cielesny. Ale po tym, w jaki sposób, jaką postawę, jak się odnosimy jedni do drugich, co o sobie myślimy, jak uważamy innych, za kogo uważamy innych, dajemy dowód, czy my naprawdę, jacy my jesteśmy, czy duchowymi, czy cielesnymi, czy pełni słowa i ducha, czy też nie. Popatrzcie, to jest proste. Tak jak człowiek pełen słowa, będzie pełen pieśni, chwały i wdzięczności. Chociaż może mu dach przeciekać i mówi, znowu naprawiałem i nie udało się i znowu będę musiał zainwestować. Sorry, Rafał. To nie ma znaczenia, bo możesz być nadal pełen wdzięczności dla Boga. Tak jak kiedy jesteś wypełniony Duchem Świętym. To nie jest tak, że wchodzisz do zboru. Jestem pełen Ducha Świętego. Popatrzcie. To tak nie działa. Kompletnie tak nie działa. Człowiek, który jest pełen Ducha Świętego. Będziesz widział, to będzie taka woń uprzejmości, delikatności, uważania innych za wyższych od siebie. Wiecie, z narzekającym fajnie się przebywa, nie? Co Boże mówi Salomon, mówi, jak masz, jak ktoś ma taką żonę ciągle narzekającą. No, ale tacy też mogą być mężowie. To wiecie, co on mówi? Lepiej jest niż tą kobietą swarliwą mieszkać, to lepiej, jak on to tam porównuje. A więc, słuchajcie, nikt z nas nie chce, czy my jesteśmy mężami narzekającymi, czy żonami narzekającymi. Bóg mówi, bądźcie wdzięczni. Bądźcie wdzięczni w waszych domach, bądźcie wdzięczni w waszej pracy, bądźcie wdzięczni w kościele, bądźcie wdzięczni. Za co ja Bogu mam być wdzięczny? Gdyby nie było tego, to ja bym był dopiero wdzięczny. Ale Słowo Boże uczy nas zupełnie inaczej. Słowo Boże mówi nam, że mamy być wdzięczni zawsze i w każdym czasie i za wszystko. Jak to? Ja mam być wdzięczny za to, że tak niską pensję mam? Ja mam być wdzięczny za to, że mój mąż w ogóle nie reaguje na to, co ja mówię do niego? Ja mam być wdzięczny za... Wiecie, ciągle mamy coś. Zauważyłem jedną rzecz w Bożym Słowie. Właściwie Bóg daje nam taką kapitalną radę. Zacznij dziękować, cieszyć się i szczerze dziękować za to wszystko, co Bóg czyni, za dobre, a nawet rzeczy, które są dla ciebie niewygodne, nawet za osoby, które dla ciebie są niewygodne. Nawet jeśli wydaje ci się, że ten mąż powinien inaczej, a ta żona powinna też inaczej się zachowywać,
Bądź Bogu po prostu wdzięczny. Bo narzekanie, niezadowolenie, a później sarkazmem, a później zniecierpliwieniem, a później wyrzutami, a później takim tak usiądziesz gdzieś tam w kącie i zaczniesz płakać nad samym sobą. W jakim to jesteś nieszczęśliwym miejscu, nieszczęśliwym położeniu, bo gdyby było wszystko inaczej, to ja bym też inaczej. A Bóg mówi, guzik, prawda. Wiecie, usługiwałem w zeszłym tygodniu w środę w Wiśle. I tam mówiłem o, między innymi, o Mojżeszu. Wiecie, jak to było z Mojżeszem i z Izraelem na pustyni? Kiedy powiedziałem to, później wróciłem do domu i zacząłem nad tym dalej myśleć. Mówię, o, to jest coś nowego dla mnie, coś ciekawego. Bo wiecie, miałem wrażenie, że przecież kiedy ludzie widzą, jak Bóg czyni niezwykłe znaki i cuda przez Mojżesza, no wiecie, co jak co, ale wyciągnąć laskę i moc Boża wstępuje i rozstępuje się morze. Co jak co, ale manna spada z nieba. Co? Jak Mojżesz uderza w skałę, świeża, czysta woda wypływa i trzy, od miliona do trzech milionów ludzi, bo tutaj naukowcy do końca nie wiedzą, ile ich było. Samych mężczyzn było, dorosłych ponad 600 tysięcy. Piło wodę ze skały. Kiedy widzieli ten obłok, który ich chronił przed skwarem, przed słońcem w ciągu dnia i słup ognia, który ich w nocy prowadził i rozświetlał drogę, aby się nie potykali, oni mogli powiedzieć, Boże, jak my Ci jesteśmy wdzięczni za to, kim Ty jesteś, jak my Ci jesteśmy wdzięczni za naszego przywódcę, jak my Ci jesteśmy wdzięczni za naszych starszych, jak my Ci jesteśmy wdzięczni, że Ty nas tak umiłowałeś i niesiesz nas jak dzieci po tej pustyni. Ale zwróćcie uwagę, oni widzieli wielkie rzeczy, wielkie manifestacje mocy Bożej, ale ich myślenie, ich serce było zupełnie czymś innym przepełnione. Tam było ciągłe niezadowolenie, ciągłe narzekanie, ciągłe, a czemu nie ma tego i tego i tego i tamtego. I zauważyłem, to nie jest sprawa tego, czy Bóg czyni coś bardziej spektakularnego, czy nie. To jest sprawa Twojego i mojego serca. Ja mogę być wdzięczny, kiedy nie widzę niesamowitych rzeczy. Ja mogę być wdzięczny Bogu, kiedy wydaje się wszystko takie normalne, kiedy przychodzimy, uwielbiamy Boga i wydawałoby się, że się nic nie dzieje. Ale moje serce jest pełne wdzięczności, bo cenię sobie to, że Bóg jest pośród nas, że On jest uwielbiony pośród swojego Kościoła. Amen? A czy Bóg nie czyni wielkich rzeczy? Wiecie, dzisiaj sądzę było więcej. Wiem na pewno, że było więcej ludzi, którzy by chciały podzielić się tym, co Bóg w ostatnim czasie uczynił w ich życiu. I za tydzień, co prawda mnie nie będzie, ale jest nabożeństwo i niektórzy będą mogli przed usługą powiedzieć jedno, dwa, trzy świadectwa, a jak wrócę w ostatnią niedzielę, po południu będziemy mieli chrzest, ale tutaj krótsze nabożeństwo też będzie można było podzielić się, abyśmy mówili i wywyższali, przez to oddawali chwałę Bogu. A więc niewdzięczność, która jest postawą i wyborem, albo wdzięczność, która jest postawą i wyborem każdego z nas. Jeśli Słowo Boże mówi, za wszystko dziękuję Ci. Taka jest bowiem wola Boża względem was. Za wszystko. Kiedyś ktoś napisał taką grubą książkę. Właśnie w oparciu o ten werset, za wszystko dziękujcie. I on tam zachęcał, aby chrześcijanie dziękowali nawet za sytuacje bardzo złe w swoim życiu. Aby byli wdzięczni Bogu nie tylko za dobre, które przyjmują, ale także za te złe sytuacje, może z jakąś wrogością się spotykają, z jakąś niechęcią, z jakimś niezrozumieniem, z jakąś osobą, która no, nie chce się zmienić, a oni się przecież o to modlą. Bóg mówi, bądź wdzięczny każdy czas i bądź wdzięczny za wszystko. I myślę, że jest pewna tajemnica do błogosławieństwa. Kiedy
patrzysz i mówisz, tak bardzo bym chciał, żeby ten się zmienił, tamten się zmienił. Może mój mąż, może moja żona, może moje dzieci, może moi rodzice. Może mój brat czy siostra w zborze. Bracia i siostry, czy nie dobrą rzeczą byłoby stanąć przed Bogiem, kiedy jesteś w swojej komorze i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za dobre rzeczy i dziękuję Ci za tą osobę, taką, jaką ona jest. Wiesz, kiedy w ten sposób zaczynasz, to po pierwsze nie uruchamiasz tej lawiny niezadowolenia w swoim sercu, zgorzknienia, które może się pojawić. Ale kiedy zaczynasz dziękować, nawet kiedy nie widzisz jakby takich wielkich podstaw, popatrzcie, ci Mojżesz wysłał zwiadowców 12. Prześledzili ziemię. Wspaniale przynieśli owoce tej ziemi. I 10, kiedy zdało raport, powiedziało, ale tam są warowne miasta, tam są olbrzymi, tam jest silne wojsko. My nic. Zaczęli narzekać. A mogli zupełnie inaczej. Mogli powiedzieć tak, ziemia jest kapitalna. Owoce rodzą się takie, że kiście na kiju niesiemy w dwóch, bo nie możemy ich unieść. Jest taki urodzaj. Oj, tam są olbrzymi. I my, patrząc z naszego punktu, nie mamy szans. Ale dzięki niech będą Bogu, że On jest z nami, że On jest po naszej stronie i w Nim i przez Niego odniesiemy zwycięstwo. Mogli tak zrobić? Powinni tak zrobić. Coś wam powiem. Historia Izraela po pustyni uczy nas czegoś. Albo będziesz stał ciągle na jednym poziomie i ciągle będziesz narzekał to na to, to na tamto, to na tego, to na tamtego i nie będziesz budował sobie wdzięczności, to staniesz się człowiekiem zgorzkniałym, człowiekiem ciągle niezadowolonym, człowiekiem, któremu ciągle nie można dogodzić i nie poprawisz swojej sytuacji. Więc zacznie wyciekać z ciebie wiara. Tak jak z tamtych 10 zwiadowców. Oni już nie mieli wiary. Dlaczego? Bo przez cały czas, przez te 6 miesięcy wędrówki, kiedy Bóg po raz pierwszy przyprowadził ich tam, na granicę tej ziemi, oni ciągle tylko narzekali. Ciągle byli niezadowoleni. Ciągle coś im przeszkadzało. Ale Słowo Boże mówi, jeśli jesteś pełen Jego Słowa, jeśli jesteś pełen Jego Świętego Ducha, to twoje serce, twój język, twoje myślenie będzie pełne wdzięczności dla Boga. I ludzie będą patrzeć, mówią, jak ty możesz się cieszyć, jak ty możesz być wdzięczny, kiedy nie masz tego, brakuje ci tego, kiedy, popatrz, ta sytuacja wygląda tragicznie, a ty w tym wszystkim potrafisz Bogu dziękować. Jestem przekonany, że kiedy dziękujemy jedni za drugich, kiedy dziękujemy za swoich bliskich, kiedy dziękujemy za swoje żony, za swoich mężów, za swoje dzieci, za swoich rodziców, kiedy zaczynasz to wyrażać, to chcę ci powiedzieć, zapraszasz obecność Pana, obecność Ducha Świętego i to nie jest już twoja wojna, to nie jest już twoje zmaganie. Kiedy zajmiesz tą właściwą postawę, jakby zapraszasz obecność Ducha Świętego, żeby oddziaływała na twoich bliskich, czy na innych ludzi, czy na daną sytuację. I zaczynasz widzieć, nie ty to robisz. Nie ty się tym, że tak powiem, wytargujesz to jakby. Ale zaczynasz widzieć, jak Pan przez Ducha Świętego. Wiecie, kiedy będziemy w niebie, ja nie sądzę, że spotkamy tam siebie i nagle podchodzi jeden do drugiego i mówi, wiesz, kiepsko. Spodziewałem się czegoś innego. Wiesz, tu takie, to jest dziwne i wiesz, ten ogród Eden, myślałem, że ta trawa będzie bardziej zielona. Nie, w niebie nie będzie kompletnie niezadowolonych, sfrustrowanych chrześcijan. Ale niebo będzie pełne ludzi wdzięczności. O, popatrzcie, co się dzieje, kiedy zatracamy i wiecie, bo to jest taki też brak wiary. Brak ufności ku Bogu, kiedy nie jesteśmy wdzięczni. Powiesz, liczysz te pieniądze, liczysz, że mówisz, zabraknie mi na 3 dni przed wypłatą. Co robić? Ja ci radzę coś, co zrób. Weź te pieniądze, stań przed Panem.
Boże, ja Ci tak bardzo dziękuję za to, co mam. Bo wiem, że Ty jeszcze nigdy mnie nie zostawiłeś. I wiesz, co robisz? Uruchamiasz Boże działanie dla swojego życia. George Miller, który założył sierocińce w Anglii, chyba to XIX wiek, kiedy w ogóle dziećmi nikt się nie przejmował. Czy ono było na ulicy w Rynsztoku, czy ono gdzieś tam, nikogo to nic nie obchodziło. Wiecie, jak robiono badania na świecie, okazuje się, że na całym świecie 85% wszelkich socjalnych inicjatyw rozpoczęli chrześcijanie. Wierzący w Chrystusa. Nie ten świat, chrześcijaństwo. Jemu Bóg położył na serce. Zajmij się dziećmi na ulicach, które nie mają często rodziców. Leżą chore, bo rodzice nie mają, nie troszczą się o nich, albo zmarli. Takich dzieci było mnóstwo w Anglii. I on zaczął tworzyć sierocińce dla dzieci. Nie miał nic. O! Tak naprawdę to miał. Miał Boga i głęboką wiarę. I on opisuje, i wielu ludzi mówi, kiedyś często siadali do stołu rano do śniadania, a miał 50 czy setkę czy więcej dzieci i nie miał nic do dania im w tym momencie. Nie było mleka, nie było chleba, nie było nic. I te dzieci siadały razem z nim i George Miller siadał razem z nim i mówi, a teraz podziękujemy Bogu za to, że się o nas troszczy i za ten pokarm. A te dzieci patrzyły i tam były puste talerze. Tam nic nie było, tam były puste kubki, tam nic nie było. I kiedy skłonił głowę i zaczęli dziękować Bogu i zaczęli wielbić Boga, nagle ktoś puka do drzwi. Mówi tak, wiecie co, pomóżcie mi, bo ja jadę z chlebem i koło mi odpadło. Mówi, pomóżcie mi naprawić, podnieść jakoś ten wóz. Mówi, i tutaj macie chleb. A ktoś inny przejeżdża, mówi, wiecie, a tutaj odczułem wyraźnie, że rano mam wam przywieźć kilka baniek mleka. W tym samym momencie, kiedy oni zakończyli modlitwę, oto drzwi się zaczęły otwierać, a Pan nakarmił ich i tych dzieci. On mówi, nigdy nie zabrakło nam chleba. Dlaczego? Bo on nauczył się dziękować Bogu w każdy czas. Bracia i siostry, jakżeż dużo jest w nas niezadowolenia. My nawet nie mamy pojęcia o tym, czym jest bieda. Nie mamy pojęcia. Wybieramy taka szyneczka, taki serek. Nie mamy pojęcia. My się śmiejemy. Mówimy, dać tych ludzi z zachodu do życia w Polsce, oni by tu nie przeżyli. Bo wiecie, u nich, jak ktoś, komuś się pralka zepsuła, jeszcze pamiętam wiele lat temu, czy lodówka się zepsuła, to już mieli depresję. A u nas kobiety, że zepsuła im się pralka czy lodówka, one jeszcze musiały być w pracy, one musiały wrócić i zrobić obiad, one jeszcze musiały posprzątać, a tamte tego wcale nie musiały. Bądźcie wdzięczni. List do Rzymian, 1 rozdział, mówi coś takiego. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Komu? Ludziom na całym obliczu ziemi. Wszyscy ludzie na obliczu ziemi, kiedy podniosą głowę do góry, mogą widzieć niezmierzoność kosmosu. Wszyscy ludzie, kiedy patrzą dookoła, mogą widzieć te cudowne rzeczy wokół nas. Wiecie, ja się nie mogę nadziwić. Wychodzę sobie często nad Wisłę i tak idę i za każdym razem mówię, ta woda jest cudowna. Nasz organizm to jest ile? 70% wody. Na ziemi zajmuje woda. Wszędzie woda. Ja tak patrzę na te krople, które się podczas deszczu z tej gałązki, taka kropla, mówię, to jest cud. Wiecie, dla Żydów, dla tych, którzy mieli poznanie Boga, mieli słowo Boga, oni o wszystko, na co patrzyli, mówili, to jest cud. Kiedy idziesz po śniegu, chodzisz po cudzie. Kiedy pada deszcz, to jest cud.
kiedy widzisz te piękne obłoki, które suną po niebie, z których patrzysz i mówisz, o, widzę słonia tam, albo widzę tam dziewczynkę, albo chłopca, albo... To jest cud. Jak naukowcy zaczęli badać śnieg, przez 15 lat jeden naukowiec badał śnieg i stwierdził, że jest niepoliczalna liczba płatków śniegu. I płatki śniegu, jakby można zamknąć pewne gabaryty, ale żaden płatek śniegu nie jest podobny do drugiego. Tak jak liście na drzewie, tak jak linie papilarne człowieka. Jest wielki Bóg, który jest godzien chwały i godzien wdzięczności we dnie i w nocy. Bo to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, bo Bóg im to objawi. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od założenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki wieków. Amen. Dwie rzeczy. Nie uwielbili Boga i nie oddali Mu dziękczynienia. Bracia i siostry, bądźmy wdzięczni. Budujmy w sobie, w naszym wnętrzu serce pełne wdzięczności. Dziękuj Bogu za każdą drobną rzecz, ale też naucz się dziękować Bogu za niesprzyjające okoliczności. Mówiliśmy o Mojżeszu. Wiecie, Mojżesz w pewnym momencie sam znalazł się w bardzo takiej trudnej sytuacji. Powiem dokładniej. Mojżesz znalazł się naprawdę w depresji. Nigdy tak nie myślałem, że Mojżesz przeżywał załamanie i depresję. Ale to, z czym się spotykał, to ta odpowiedzialność, którą Bóg na niego złożył. W pewnym momencie on już nie znajdywał dla siebie pomocy. Posłuchajcie jego modlitwy. Czemu tak się źle obchodzisz ze sługą swoim? Czemu nie darzysz mnie życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie? Albo ja go zrodziłem? Żebyś mi powiedział, noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą przysiągłem dać ich przodkom? Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają, daj nam mięsa do jedzenia. Nie mogę już dłużej sam udźwignąć troski o ten lud. Już mi nazbyt ciąży. Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij. Jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczęście. Oto widzimy Mojżesza, który znalazł się w takim krytycznym stanie. Czy Mojżesz mógł modlić się inaczej? Przecież Boże, nie znajduję wyjścia, ale w tym wszystkim chcę Cię wielbić i dziękować, bo Ty nigdy, aż do tej chwili nie zawiodłeś i ja się nie zawiodę. Dlatego Ci dziękuję, że Ty znajdziesz wyjście. Dziękuję Ci za to, co jest. Popatrzcie, zmienić swoje serce, swoje nastawienie. Apostoł Paweł w wielu listach, kiedy zaczyna pisać, mówi i dziękuję Bogu za was. Dziękuję Bogu za zbór w Koryncie. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, pisze do Filipian. Do Tesaloniczan powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta i wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich.
A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście. Nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jak Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. I tak pisze, i kiedy czytasz pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, kiedy on mówi, i dziękuję Bogu za was, że jesteście obdarowani we wszelką łaskę i wszelkie dary. Ja mówię, Pawle, co ty robisz? Ale Paweł się nie mylił, bo pisał z natchnienia Ducha Świętego. Pawle, ty za nich dziękujesz? Ty powinieneś od razu uderzyć w tony napomnienia, w tony skarcenia. Przecież oni się kłócą, tam jest zazdrość, tam są podziały, tam jest niemoralność. Pawle, ty powinieneś od razu uderzyć. Pan mówi, dziękuję Bogu za was, ilekroć was wspominam w moich modlitwach. Za łaskę, która wam jest dana. A później mówi, to, czego nie powinno być. To, czego nie powinno. Co powinni osądzić, co powinni usunąć, czego powinni się pozbyć. Bracia i siostry, czyż nie powinniśmy być bardziej wdzięczni? W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. A więc kiedy się modlisz, kiedy zanosisz swoje błagania i prośby, to nie zapomnij też w tej modlitwie dziękować Bogu, uwielbiać Bogu. A w liście do Filipian, 4 rozdziale, kiedy mowa jest o troskach, nie troszcie się o nic, ale w każdej modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Bądźcie wdzięczni. Powiem tak, bądźmy wdzięczni. Buduj w sobie ducha, serce pełne wdzięczności. Nawet kiedy widzisz, że sprawy idą źle, albo szczególnie wtedy, kiedy widzisz, że sprawy idą źle, że coś się dzieje nie tak, że chciałbyś to widzieć inaczej, kogoś chciałbyś widzieć w innej sytuacji, dziękuj Bogu. A wtedy pozwolisz Jego Duchowi Świętemu działać w ich życiu i zobaczysz Boże cuda i Bożą moc. Powstańmy.